Cześć! Witajcie ponownie na kanale Danłowi. Bardzo długo nie było u mnie żadnego unboxingu. Dziś to nadrobię. Kilka paczuszek wjechało do mnie, więc pokażę wam, co jest w środku. Będzie dziś spożywka od Sticky Bites, będą akcesoria od Thinking Anglers, ale i też pojawią się inne akcesoria przydatne w karpiowaniu. Także zostańcie do końca. Na pewno kilka ciekawych rzeczy będzie można u mnie dziś zobaczyć. Łyczek kawy i ruszamy. Te malutkie paczuszki na sam koniec. Zaczynamy od największego kalibru, czyli paczuszki ze sklepu Big Carp Zone. Duża, ciężka paczka. Wnętrze tej paczuszki jest wypełnione. Jest tego tutaj naprawdę sporo, więc już wam pokazuję, co jest w środku. Pelet 2-3 mm, Manila. Ci, którzy oglądali ostatniego vloga z łowiska Krzekotowo, bardzo dobrze wiedzą, co ten smak potrafi. Ten pelecik to bardzo dobra propozycja, żeby szybciutko zwabić ryby w łowisko. Zarówno przy karpiowaniu, ale także również nadaje się do stosowania do metody. U mnie znajdzie zastosowanie zarówno w pierwszej, jak i w drugiej opcji. Floaters de Krill, czyli pływający pelecik 6 mm. Po co mi pływający pelecik? A przede wszystkim po to, żeby wypełnić nim PV-ki wtedy, kiedy łowimy na mulistym dnie, aby zestaw bardzo powoli opadł na dno i dobrze ułożył się na dnie. Kolejny pelecik The Krill, również 2-3 mm. To produkt, który mogliście już zobaczyć u mnie na filmach, a jego przeznaczenie takie same jak peletu Manila. Kolejna bardzo ważna rzecz, a mianowicie Active Mix Bloodworm. To produkt, który stosuję przede wszystkim do stworzenia stick mixu do nęcenia, ale również nim wypełniam woreczki PVA. I kolejna paczucha, a mamy tutaj Spot and Back Mix o smaku kryla. To, moi drodzy, propozycja dla wszystkich tych, którzy mają mało czasu na przygotowanie swojego własnego miksu. Tą paczuszkę otwieramy i jest od razu gotowa do nęcenia. Można tą mieszankę stosować do PVA, można ją stosować bezpośrednio nęcąc spodem. Także bardzo fajna opcja na szybkie wypady, rewelacja. No oczywiście do łódeczki zanętowej też można wsypać zawartość tego opakowania. Zawsze robiłem miksy sam, ale teraz postanowiłem mieć w zanadrzu taki woreczek, że jakbym wyjechał na karpie niespodziewanie i nie miał czasu na szybkie przygotowanie miksu, mam go w swoim magazynie, zabieram i lecę. Taki sam stick mix mam również od Manili. I stosunkowo nowy produkt w ofercie Sticky Bites, a mianowicie kuleczki Manila z serii Active w opakowaniach 5-kilogramowych. Ja tutaj mam opcję 20-milimetrową. To jest taki rozmiar kulki, który stosuję najczęściej. Także już w niedługiej przyszłości na pewno będę go używał. Troszeczkę tych opakowań jest, a to nie wszystko. Jest również zalewajka, a mianowicie pur Sardin Hydro, również od Sticky oczywiście, czyli kolejna zalewajka do moich miksów, PV-ek. Pewnie jest skuteczna, ale muszę to jeszcze potwierdzić. Wjechały również do mnie kuleczki z serii The Krill Active, konkretnie Tough Ones.
Też bardzo dobra propozycja, zwłaszcza, że woda robi się już coraz cieplejsza, więc na kryla będą te karpie na pewno jechały. Zresztą tak jak zawsze. I tutaj jeżeli chodzi o te przynęty, to 16 mm i 20 mm. I nowości, jeżeli chodzi o serię Active, a mianowicie pop-upy zarówno Manilka, jak i The Krill. Myślę, że to będą naprawdę killery na jakiegoś Roniriga 360. Świetne przynęty. Już się nie mogę doczekać, kiedy je wypróbuję. A teraz troszeczkę innych przydatnych rzeczy z firmy Thinking Anglers. Na dzień dobry, moi drodzy, piórniczek. Bardzo fajna propozycja, kiedy nad wodę zabieramy niedużą liczbę akcesoriów, to w tym produkcie na pewno wiele rzeczy się zmieści. Otworzę opakowanie i pokażę Wam, jak to wygląda w środku. Bardzo lubię te pudełka z Thinking Anglers. Są one bardzo estetyczne. Produkty, oprócz tego, że są zapakowane w pudełku, zawsze są jeszcze zapakowane w folii. Bardzo fajny, kompaktowy piórniczek. Przegródki dodatkowe, kieszenie. To wszystko fajnie pracuje. Już kilka lat stosuję produkty Thinking Anglers. Zresztą ci, którzy oglądają moje filmy, to wiedzą. I naprawdę jakość tych produktów, wykonanie, estetyka na najwyższym poziomie. A teraz pora na akcesoria, które uzupełniłem na swoich stanach. Krótkie koszulki antysplątaniowe. Stosuję je przede wszystkim wtedy, kiedy stosuję woreczki PVA. Fajnie się tam mieszczą. W dwóch kolorach. Ciemniejszy i jaśniejszy zielony. Igły do ledkorów. Ostatnio troszeczkę ich nawiązałem. Mimo, że są bardzo delikatne, są bardzo wytrzymałe. Ale jak wiadomo, tego typu igły od czasu do czasu ulegną uszkodzeniu. I tutaj bardzo fajny produkt. Krętliki z kółeczkiem do roni rigów, do szybkiej wymiany haka. Bardzo fajny produkt. Na pewno mi się przyda, zwłaszcza z nowymi pozycjonerami, które tutaj gdzieś w padce są i za chwilę Wam je również pokażę. Długie pozycjonery do mniejszych haczyków. Te już stosowałem. Sprawdzają się naprawdę fajnie. Także szczerze je Wam polecam. Ale najbardziej jestem ciekawy tych pozycjonerów prostych i zakrzywionych. Jednych dedykowanych przede wszystkim do roni rigów, drugich do tradycyjnych zestawów, na przykład przyponów typu hair rig, czy na przykład blowback rig. Także nie omieszkam, za chwilę usiąść i kilka przyponów z nowymi pozycjonerami zawiązać, a na następnej zasiadce oczywiście je wypróbować. Bardzo fajną opcją są te czerwone, proste pozycjonery. Myślę, że taki celownik dla karpia, żeby zastać zestaw z tym produktem. Myślę, że będzie się działo. Także duża paczuszka z Big Carp Zone już za nami. Przechodzimy do mniejszych. Ładnie zapakowane. I co tutaj mamy? Końcóweczki do podpórek. Ale nie służą one do tego, aby tutaj postawić wędkę, oprzeć wędkę, a służą do tego, aby przez nie przeprowadzić linkę w celu złamania kąta. Bardzo często zdarza się tak, że łowimy w takich miejscach, gdzie mamy bardzo daleko wysunięte trzciny, a chcemy łowić na przykład na prawo bądź na lewo od trzcin i wówczas w takim miejscu na zakręcie mocujemy podpórkę, do niej przykręcamy ten produkt i rozszerzamy w ten sposób swoje pole łowienia. Ostatnio, będąc na karpiach, tego produktu mi zabrakło, to też zdecydowałem się na jego zakup. I pora na paczuszki z zagranicy. Jest to jedno zamówienie, ale przyszło w dwóch paczuszkach. Powiem szczerze, dobrze, że nie otwierałem dwa dni temu pierwszej paczki, bo
Myślę, że zrobiłbym rabat w tym sklepie, że nie przysłali mi wszystkiego. Po 2 dniach doszła kolejna, także nie będzie żadnej niespodzianki. Pierwszy artykuł z tej paczki to, moi drodzy, specjalne mocowanie dipera do mojej łódki zanętowej. Dzięki temu mocowaniu diper będzie umieszczony na przodzie mojej łódeczki. Jak to montuję i jak to wygląda, pokażę Wam dokładnie w kolejnych vlogach. Oczywiście już dziś Was do tego zapraszam. Kolejny przedmiot, moi drodzy, to rozszerzenie komory załadunkowej w mojej łódeczce. Także bardzo fajna, ciekawa propozycja. Myślę, że ułatwi mi załadunek towaru do modelu. I kolejne urządzenie to jest, moi drodzy, specjalna komora do wywożenia zestawów z woreczkami PVA czy z siateczkami PVA, żeby w porze deszczowej nie zamokły. Bardzo fajna opcja. Świetne akcesoria. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, napiszcie w komentarzu, podam linki, gdzie można takie artykuły nabyć, bo w Polsce są one niedostępne. I teraz słuchajcie, zastanawiam się, co jest w tej paczce, skoro w tamtej było już wszystko. Wysłali mi 2 razy to samo. No nieźle. Ale jaja. No nic, mam nadzieję, że 2 razy za to nie zapłaciłem, bo jak wiadomo, za granicą płacimy przede wszystkim kartą. Zaraz sprawdzam stan konta. Jeżeli chodzi o akcesoria, które przyszły do łódki zanętowej, to czekałem na nie ponad 2 tygodnie. Mam nadzieję, że z przyjemnością obejrzeliście ten unboxing. Oczywiście zapraszam Was do subskrypcji kanału, zostawienia komentarza i oczywiście łapki w górę. A teraz, moi drodzy, żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnych materiałach na kanale Danłowi. Trzymajcie się. Do następnego. Siema, siema. Siema.